Michał Rachoń, jedziemy, witam Państwa. Ponownie przypomnijmy, z nami są dziś Jan Pietrzak, Jędrzej Kodymowski, Maciej Ignatowski, ale z nami również dziś jest gość polityczny. Dzień dobry, witam serdecznie. Paweł Jabłoński, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, dzień witam dobry, serdecznie, dzień dobry, panie pośle. Członek komisji śledczej badającej wybory korespondencyjne i były wiceminister spraw zagranicznych. Witam serdecznie, panie ministrze. Panie ministrze, zacznijmy może od spraw prawnych, którymi pan również zawodowo się zajmuje. Wczoraj na Twitterze Jacek Skała, szef Związku Zawodowego Prokuratorów, Pracowników Prokuratury, napisał, że tak jak przewidywał, zresztą mówił o tym w jednym z wywiadów, za chwilę sprawy i argumenty, których użył Adam Bodnar dla próby odwołania prokuratora krajowego, będą miały wpływ na zwykłe sprawy w sądach. I w jednej ze spraw w Szczecinie, jak pisze Gazeta Wyborcza, dokładnie tych samych argumentów użyli obrońcy przeciwko prokuratorowi, który sporządził w toczącej się sprawie akt oskarżenia i zawnioskowali o to, aby sprawę na tej podstawie zakończyć po prostu. Jakie są konsekwencje tych działań dla zwykłych ludzi, dla zwykłych spraw w zwykłych sądach? Te konsekwencje są bardzo dobre dla przestępców przede wszystkim. I to jest dokładnie to, przed czym ostrzegaliśmy od pierwszego dnia, kiedy Bodnar zaczął podważać fakt, że prokurator krajowy w ogóle był kiedykolwiek prokuratorem po przywróceniu do czynnej służby. Dlatego, że w polskim postępowaniu karnym jest taka zasada, że każda sprawa karna, która jest prowadzona z urzędu, musi być prowadzona przez uprawnionego oskarżyciela. Tym uprawnionym oskarżycielem jest prokurator. Uprawniony, to znaczy również prawidłowo umocowany. Teraz to jest naczelna zasada procesu karnego. Jeżeli jest brak skargi uprawnionego oskarżyciela, artykuł 17 Kodeksu Postępowania Karnego wymienia te tak zwane bezwzględne przesłanki, negatywne przesłanki procesowe albo też przyczyny odwoławcze. Jeśli ktoś stwierdzi na jakimkolwiek etapie postępowania, że prokurator był nieprawidłowo umocowany, to postępowanie jest natychmiast do umorzenia, a jeśli zapadł wyrok, to wyrok jest do uchylenia natychmiastowego. I my mówiliśmy o tym od samego początku, że takie dokładnie będą konsekwencje. Ostrzegaliśmy Adama Bodnara przed tym, że dla swoich politycznych celów nadużywa, zresztą łamie prawo, bo on zrobił coś kompletnie bez podstawy prawnej, cały czas tej podstawy szuka, ale to ma także potężne konsekwencje w setkach tysięcy postępowań, gdzie prokuratorzy byli powoływani, czy to bezpośrednio przez prokuratora krajowego, czy z upoważnienia tych następnych prokuratorów, to będzie miało monstrualne konsekwencje, bo każdy adwokat ma obowiązek się na to powołać w interesie swojego klienta. To jest normalna rzecz. Panie pośle, to mamy do czynienia, bo w tym konkretnym przypadku, który opisywała Gazeta Wyborcza, to jest sprawa, która odbywa się w Szczecinie, został użyty ten argument w stosunku do konkretnego prokuratora, w którym zdaniem obrońców zaszły podobne przesłanki w wypadku kariery tego konkretnego, czy tej konkretnej pani prokurator. Tak. Ale czy to oznacza, że na tej samej zasadzie mogą być kwestionowane inne decyzje, dlatego że nadzoruje, czy szefem prokuratury krajowej w okresie prowadzenia bardzo wielu spraw był, czy jest Dariusz Barski? No bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić również użycie takiej argumentacji, że skoro prokurator krajowy podejmował serię decyzji, które wpływały na prokuratorów prowadzących konkretne sprawy, no to na tej samej zasadzie można próbować kwestionować również inne. Ależ oczywiście, że można próbować i z pewnością będzie taka masowa akcja, no bo proszę sobie wyobrazić, jeśli ja bym był dzisiaj adwokatem kogokolwiek, kto jest oskarżany w procesie karnym przez prokuratora, wobec którego sam Adam Bodnar, dzisiaj prokurator generalny, mówi, że on nie był prawidłowo umocowany, czy ten nad nim nie był prawidłowo umocowany, ale to przecież każdy w tym łańcuszku pełnomocnictw, umocowań musi być prawidłowo umocowany, żeby to było wszystko skuteczne. No to jako adwokat to jest po prostu złota okazja do tego, doskonały pomysł, jak sprawę beznadziejną, wydawałoby się przegraną, całkowicie umorzyć. Pod pretekstem absurdalnym, niezgodnym z prawem oczywiście, no ale sam Adam Bodnar podaje po prostu na złotej tacy ten argument adwokatom, obrońcom przestępców. Ostrzegaliśmy, że tak będzie, a oni dla swoich korzyści politycznych, żeby przejąć kontrolę nad prokuraturą, bo nie umieli zmienić ustawy, po prostu postawili dzisiaj wszystko, ten cel polityczny absolutnie jako swój priorytet, zupełnie nie przejmując się tym, że to doprowadzi do wypuszczenia
setek, a może tysięcy przestępców w Polsce. Panie ministrze, w tych konkretnych decyzjach, które ogłoszone zostały przez prokuraturę, przez prokuratora generalnego, przez pełniącego obowiązki prokuratora krajowego, to tak jest formułowane, znajdują się osoby nadzorujące kilka bardzo głośnych śledztw. Ja je wymieniałem dziś na początku programu, bo wszyscy pamiętamy sprawy Tomasza Grodzkiego, Stanisława Gawłowskiego, Sławomira Nowaka, czy te najnowsze sprawy dotyczące tego, co działo się już w tej kadencji Sejmu. Co będzie z tymi sprawami? No im z pewnością zależy, żeby ich kolesie nie ponieśli odpowiedzialności. No przecież jeśli mamy do czynienia z blokowaniem czegoś tak oczywistego, jak postępowanie karne w sprawie, która dotyczy także Tomasza Grodzkiego. Tam postawiono zarzuty według informacji medialnych 30 osobom. Jedyną osobą, która tej odpowiedzialności unika, nie może dzisiaj prokurator mu postawić zarzutów, jest Tomasz Grodzki, bo go chronią za immunitetem. Senat mu odmawia uchylenia immunitetu i dzisiaj cały czas tego immunitetu mu nie uchyla. Dodatkowo teraz najprawdopodobniej obrońcy tych osób, jeżeli stwierdzą, że tam brał udział prokurator, który był gdzieś wyznaczony na przykład przez kogoś, kto był wyznaczony przez prokuratora krajowego, z pewnością będą się do powoływać, żeby umarzać te postępowania, żeby chronić swoich ludzi, a przy okazji skorzystają na tym przestępcy, także ci niepolityczni. Grupy przestępcze już w tej chwili z pewnością bardzo dokładnie analizują, jaki prokurator na jakim etapie oskarżał, bo wystarczy, że na choćby jednym etapie procesu brał udział prokurator, którego dzisiaj Bodnar będzie tak naprawdę kwestionował czy podważał. Nawet nie bezpośrednio, ale pośrednio, poprzez jego przełożonego. Słonie w składzie porcelany, bo to jest po prostu, jestem bardzo zaskoczony, bo mówiąc zupełnie szczerze, ja uważam, że Bodnar jest bardzo dobrym prawnikiem. On powinien sobie zdawać sprawę z tych konsekwencji. On postanowił dla celów politycznych Tuska absolutnie przekreślić swój dorobek. Ja się z nim nie zgadzam politycznie i kompletnie, światopoglądowo, ale prawnikiem jest dobrym. To, co on zrobił, przejdzie do historii polskiego wymiaru sprawiedliwości jako największy prezent dany przestępcom. Ale panie pośle, to ja spytam, bo to jest ciekawe. Ja pamiętam w czasie, kiedy Adam Bodnar był rzecznikiem praw obywatelskich, on miewał zaskakujące dla mnie i w gruncie rzeczy jako obywatela bardzo mnie cieszące wystąpienia, również wystąpienia publiczne, w których występował w obronie osób, z którymi się kompletnie on z kolei nie zgadzał, czy to politycznie, czy to co do kwestii, którymi ci ludzie się zajmują. I to w zasadzie, pomimo całej dyskusji dotyczącej dziedzictwa Adama Bodnara jako rzecznika praw obywatelskich, jego działalności, jest istotne. No, ale tutaj mamy do czynienia z działaniami, które mogą mieć daleko idące konsekwencje. Ja pytam za Janem Pietrzakiem, który takie pytanie zadał na początku tego programu. Jaki jest długofalowy skutek, jaki jest cel tych działań? Przecież jeśli mamy sytuację, że kwestionowana jest rola sędziów w procesach w Polsce, prokuratorów, no to tu w zasadzie tylko jedna rola jeszcze zostaje, która nie jest kwestionowana w samym procesie. Może dwie, może adwokat i może oskarżony. No to jest kompletna destrukcja systemu prawnego, kompletne podważenie jakiejkolwiek pewności prawnej. To jest naczelna zasada. Pewność prawa to jest kluczowy element tego, co nazywamy praworządnością czy rządami prawa. No jeżeli nie będzie wiadomo, albo zawsze będzie ktoś próbował podważyć, że na przykład, to mieliśmy też w sprawach cywilnych ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego, że rozwód sprzed kilku lat był nieważny, dlatego że sąd był nieprawidłowo obsadzony. Tam chodziło akurat o to, czy mogli być ławnicy, czy nie mogło być ławników. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić, to nie jest wyobraźnia, jestem pewny, że będą takie sprawy, że pod pretekstem, że był sędzia taki czy inny powołany w takiej czy innej dacie, będą adwokaci, którzy takie wnioski będą składali i część tych wniosków zostanie uwzględniona. Będą wyroki sprzed kilku czy kilkunastu lat podważane. Będą wypuszczać przestępców z więzienia. Państwo polskie będzie im wypłacać odszkodowanie. Czemu to wszystko służy? Wprowadzeniu chaosu, chaosu, który będzie później mógł wspaniałomyślnie Donald Tusk przecinać, wychodząc na mównicę sejmową czy na konferencję prasową i mówił, ja teraz podejmuję decyzję polityczną, podejmujemy taką, a nie inną uchwałę. Uchwałę, nie ustawę, czyli będą rządzić metodami większościowymi. To jest ta doktryna decyzjonizmu, czyli nie ma już źródeł prawa, nie ma już tej pewności konstytucja, ustawy, rozporządzenia, tylko liczy się wola polityczna. To, co oni zarzucali fałszywie Prawu i Sprawiedliwości przez ostatnie dwie kadencje, dzisiaj sami wprowadzają w życie. Bardzo niebezpieczny precedens, bo ten precedens będzie wykorzystywany także przez innych w przyszłości. Panie ministrze, cytowaliśmy na naszej antenie parę dni temu analizę, która powstała w ośrodku analitycznym Stratford, taka firma, która nazywana jest cieniem CIA, dostępny dla każdego, można kupić sobie serwis informacyjny dotyczący tego, co dzieje się na całym świecie i tam bardzo rzadko pojawiają się jakieś rozbudowane analizy dotyczące wewnętrznej sytuacji w poszczególnych państwach, ale powstała analiza dotycząca właśnie tego aspektu
obrotu sytuacji w Polsce z konkluzją, bo to jest krytyczny tekst również dla Prawa i Sprawiedliwości, ale z konkluzją właśnie taką, że Donald Tusk jako premier stoi u progu bycia oskarżonym o to samo, o co on oskarżał swoich poprzedników z Prawa i Sprawiedliwości. Przez kogo on miałby zostać o to oskarżony? Co mogą mieć na myśli analitycy Stratfor, którzy tego rodzaju rzeczy piszą? No, oni z całą pewnością wiedzą, znają te argumenty, które są przecież nie tylko przez ludzi Prawa i Sprawiedliwości, ale przez konstytucjonalistów bardzo krytycznych wobec PiS w przeszłości, jak na przykład profesor Piotrowski, szereg innych prawników, którzy mówią wprost, no oni złamali prawo w tym punkcie, w tamtym punkcie. Ostatnio taką dość zabawną analizę usłyszałem w Radiu Tok FM, gdzie pani doktor habilitowana prawa powiedziała, że no, Bodnar łamie prawo, łamie ustawy, ale to jest zgodne z konstytucją, bo duch konstytucji najwyraźniej tutaj decyduje, trochę wewnętrznie sprzeczne. Ale jednak dostrzegają wszyscy eksperci, że te działania Bodnara w poszukiwaniu podstawy prawnej okazały się nieskuteczne. Oni podstawy prawnej nie mają. Co to znaczy? To znaczy, że prawo złamali. A skoro prawo złamali, to za to muszą odpowiedzieć. Dzisiaj pewnie nie. Dzisiaj myślę, że nikt się nie odważy Tuska oskarżyć. Ale każda władza przemija. Ci ludzie, jeśli dzisiaj im się wydaje, że będą rządzić wiecznie, może niektórym się tak wydaje, bardzo szybko się przekonają, że są obłędni. Panie pośle, to ma w sobie, ta sytuacja, o której tutaj mówimy, niesie w sobie również bardzo poważne wyzwania polityczne dla Prawa i Sprawiedliwości, dla środowisk konserwatywnych w Polsce, dlatego, że nie widać w badaniach opinii publicznej krytycyzmu względem tego sposobu postępowania, bo ewidentnie widać, że znacząca część elektoratu tych partii, które wybory wygrały i generalnie większa część opinii publicznej w Polsce uważa, że skoro wybory wygrał Donald Tusk, to ma prawo, i jego ugrupowania, jego sojusznicy, to ma prawo kreować rzeczywistość polityczną zgodnie z mandatem, który uzyskał. W jaki sposób państwo zamierzają stawić czoła temu wyzwaniu? Dzisiaj tak jest rzeczywiście, natomiast pamiętajmy, że to jest dopiero drugi miesiąc tego rządu i nawet już w tym drugim miesiącu, jak pan słusznie zauważył, duża część elektoratu tych partii wyraża się o tym pozytywnie, ale nie całość. Już nawet w elektoratach tych partii zdarzają się coraz częściej głosy krytyczne, że to nie tak miało wyglądać, że oni mówili o praworządności, o trójpodziale władzy, o konstytucji, a dzisiaj sami depczą te zasady w stopniu nieporównywalnym z kimkolwiek. Nawet postkomuniści, kiedy wrócili do władzy w 1993 roku, nie robili takich rzeczy, nie łamali prawa na taką skalę. Oni dzisiaj, oczywiście tam też są postkomuniści w tej koalicji, o tym też trzeba pamiętać, oni dzisiaj chcą przewrócić system, który został wykształcony i który nie był systemem idealnym, ale ten system kulawy z różnego rodzaju niedociągnięciami, jeśli chodzi o proces demokratyczny, oni chcą zastąpić systemem dyktatury większości sejmowej, dyktatury tych partii, które mają większość, kogoś, kto stoi na ich czele, nieważne, czy to ma 3/5 czy 2/3, nie będą już do tego dążyli, wystarczą im uchwały Sejmu. I to jest bardzo niebezpieczne zjawisko. My o tym, jak pan mówi, jak my na to będziemy reagowali? Przede wszystkim konsekwentnie będziemy o tym przypominać. Archiwizujemy wszystko, co się dzieje, zapisujemy to, to będzie przypominane, będziemy konsekwentnie przypominać, że ci ludzie kiedyś, jeszcze nie dziś, jeszcze nie za tydzień, jeszcze może nawet nie za rok, ale przyjdzie taki dzień, że poniosą odpowiedzialność karną i to będzie odpowiedzialność karna, która, no, żeby przywrócić w Polsce praworządność po tym, co oni dzisiaj robią, absolutnie będzie konieczna. Panie ministrze, panie pośle, na koniec chciałem spytać o rzecz, która wydarzyła się wczoraj. Wczorajsza decyzja ogłoszona przez prezydenta Andrzeja Dudę o odesłaniu, następczym odesłaniu ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego i komentarz, że analogiczne działania będą realizowane tak długo, jak w Sejmie nie będą mogli uczestniczyć w obradach Sejmu posłowie Kamiński i Wąsik. Jakie będą konsekwencje? Co to oznacza? Jak pan rozumie to działanie? Co oznacza następcze kierowanie ustaw do Trybunału Konstytucyjnego w sensie długiego horyzontu? Bo przecież Trybunał Konstytucyjny jest ignorowany przez rządzącą obecnie większość. No jeśli dzisiaj mamy taką sytuację, że po pierwsze no, praźródłem tego problemu konstytucyjnego jest zachowanie marszałka Sejmu, który nie uznaje orzeczenia Sądu Najwyższego. Hołownia jako marszałek wydał decyzję o wygaśnięciu mandatów, stwierdzenie wygaśnięcia mandatów dwóch posłów, natomiast Sąd Najwyższy uchylił tę decyzję, usunął je z obrotu prawnego. A Hołownia zachowuje się tak, jakby tego orzeczenia nie było i cały czas nie dopuszcza posłów do głosowania. To powoduje problem konstytucyjny, o którym mówił wczoraj prezydent. I teraz, jeśli ta władza
będzie kontynuować to łamanie prawa, czyli jedno łamanie prawa przykrywać drugim, będzie nie uznawała wyroków Trybunału Konstytucyjnego, no to kolejne osoby, będziemy mieć do czynienia po prostu z kolejnymi osobami, które tą odpowiedzialność prawną za to będą musiały ponieść. Znów, to nie nastąpi ani jutro, ani za tydzień. To jest proces, który będzie mógł się rozpocząć dopiero w momencie, kiedy ci ludzie stracą dominację polityczną w Polsce. Ale proszę zwrócić uwagę, oni już zaczynają się wewnętrznie kłócić przy wyborach samorządowych. Próbowali się dogadać, Platforma z Lewicą. Już wczoraj informacje, że się prawdopodobnie nie dogadają. Będą napięcia w tej koalicji. Te napięcia będą narastały teraz przed wyborami samorządowymi, przed europejskimi, może troszkę mniej, ale potem przed prezydenckimi z całą pewnością. Będzie rywalizacja Hołownia, Trzaskowski, może Tusk, chociaż Tusk do Brukseli pewnie by uciekł, tak samo jak Sikorski. Więc mamy do czynienia z bardzo, wbrew pozorom, niestabilną koalicją. Dzisiaj szósty, siódmy tydzień rządzą, jeszcze się to jakoś trzyma, ale spokojnie, przyjdzie czas, Paweł się zacznie rozpadać. Prawo i Sprawiedliwość, poseł na Sejm, były wiceminister spraw zagranicznych. Przepraszam, to spytam jeszcze tylko jedną rzecz, jesteśmy już po czasie, ale to spytam. Co to znaczy dążenie do kreatywnego podejścia do sprawy rekompensat, bo zdaje się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski unikał używania sformułowania reparacje. Nie mam pojęcia, co to znaczy i przede wszystkim nie mam pojęcia, dlaczego Sikorski zachowuje się w tak nierozsądny sposób, że on wychodzi z tego rodzaju propozycjami. Pani Baerbock stoi obok, milczy w tej sprawie, a on jej na tacy podaje w zasadzie bardzo łatwe wyjście z tego tematu. Chciałby najwyraźniej zrezygnować, bo proszę zwrócić uwagę, ja się dokładnie wsłuchałem w to, co on mówił. On mówił o kreatywnym rozwiązaniu, które miałoby dotyczyć tylko i wyłącznie żyjących wciąż ofiar III Rzeszy, czyli Niemiec nazistowskich. Przepraszam bardzo, ofiarami III Rzeszy nazistowskich Niemiec była cała Polska. Wszyscy Polacy, każdy z nas ma w rodzinie kogoś, kto albo zginął, albo był w obozie, albo był torturowany przez Niemców. Rozgrabiono cały kraj, zagarnięto nasz majątek narodowy, zniszczenia całego państwa. I my mielibyśmy zrezygnować z domagania się zadośćuczynienia i dajemy Niemcom na tacy możliwość ucieczki od odpowiedzialności w jakiś kreatywny sposób. Fatalna strategia negocjacyjna, no chyba, że to jest od początku ich zamiar, żeby po prostu pomóc Niemcom zwolnić ich z odpowiedzialności. Niewykluczone, że Sikorski ma taki pomysł, patrząc na to, że Marek Prawda jest jego wiceministrem. Marek Prawda, który chce, żeby Polacy płacili za raport, gdzie będziemy się sami rozliczać z tego, co Niemcy pozostawili w Polsce, no to brzmi to bardzo, bardzo niebezpiecznie. Paweł Jabłoński, dziękuję uprzejmie za to spotkanie. Dziękuję to bardzo. Jest Telewizja Republika, proszę zostać z nami.